Radio Lipsko. Radio dla wszystkich. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Anna i Leon. Dzisiejszą audycję poświęcimy białemu złotu. A co jest tym białym złotem, kochanie? Byliśmy gdzie? W żywym muzeum porcelany. Więc co jest tym z białym złotem? Porcelana. Porcelana, zgadza się, ale zanim zaczniemy naszą dzisiejszą audycję na temat porcelany, muszę coś sprostować na temat wyzwania, jakie rzuciliśmy Państwu w tamtym tygodniu, dotyczące przejścia przez trasę żółtą i fioletową przez dzieci. Okazało się, że nasi milusińscy chcą wygrać za wszelką cenę nagrodę i niestety nie zachowywali wszelkich środków ostrożności, o których są pouczeni, zanim wejdą na trasę, nie przypinali się w odpowiedni sposób, ponieważ chcieli jak najszybciej przejść trasy. Dlatego dbając o bezpieczeństwo naszych pociech i dlatego, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni, musimy nieco zmienić zasady. Otóż jeżeli pociecha przejdzie przez trasę żółtą w czasie mniejszym niż godzina, dostaje słodki upominek w kasie. Także zapraszamy do brania udziału w naszym wyzwaniu. Widzimy się w Parku Linowym Skarbka w najbliższą niedzielę, 12 lipca, w godzinach od 11 do 21, ponieważ będziemy tam z Leosiem prowadzić drugą serię szkolenia z cyklu Możesz więcej niż myślisz. Zapraszasz synku, czy nie? Będzie tak, fajnie? Będzie fajnie. A co ty będziesz robił? Będę przechodził trasy. A które trasy będziesz przechodził? Fioletowa, żółta. Fioletowa i żółta, świetnie. Zapraszamy Państwa również na naszą stronę na Facebooku Live by Leon. Tam już widnieje post konkursowy z dzisiejszego dnia dotyczący Żywego Muzeum Porcelany. Zapraszamy do wchodzenia. Oczywiście, aby wziąć udział w konkursie, trzeba najpierw polubić naszą stronę, chyba że już ją lubicie, i odpowiedzieć na pytanie konkursowe zawarte w poście. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedzi, to znajdziecie je na naszym blogu www.livebyleon.pl lub w trakcie dzisiejszej audycji. Oczywiście, można do nas dzwonić, jak co tydzień, i serdecznie do tego zapraszamy, pod numerem telefonu 48 37 80 114 48 37 80 114. My postanowiliśmy z Leosiem rozpocząć wakacje od zwiedzania najciekawszych miejsc w naszej okolicy. Chcieliśmy, aby celem pierwszej wycieczki było miejsce absolutnie niezwykłe, takie, które będzie ucztą dla naszej duszy. Wybór zatem był oczywisty. Pojechaliśmy do... Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Dlaczego właśnie tam? Otóż jest to miejsce, które nie tylko dostarcza wiedzy teoretycznej, to miejsce, w którym wiedzę często pojmowaną abstrakcyjnie można w przenośni pociągnąć za warkocz i powiedzieć: pokaż mi, jak to jest z tobą, pozwól mi siebie dotknąć. Przejeżdżając przez bramę, mieliśmy wrażenie, że otwierają się przed nami co najmniej podwoje pięknego dworku. W powietrzu wręcz unosił się zapach dystyngowanego otoczenia. Po prostu przenieśliśmy się w czasie. A kochani, wiesz, co to znaczy, że coś jest dystyngowane? Wytworne, eleganckie, szlacheckie. Rewelacja. Jestem z Ciebie bardzo dumna. Tak więc, proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o porcelanie. Porcelana uchodzi za jeden z najszlachetniejszych materiałów. Każda pani domu wie, że zastawa porcelanowa byłaby jej wielką dumą. A jaka jest historia tej białej masy? Leoś, czy Ty wiesz, gdzie wynaleziono porcelanę? Porcelana została wynaleziona w Chinach w VII wieku. To bardzo dawno, prawda? Który teraz mamy wiek? Oj, 21. Więc bardzo, bardzo dawno temu, zgadza się. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w wielu firmach są takie sceny, gdzie właśnie jakieś wazy chwieją się i tłuką, i przeważnie mówią, że jest to waza z dynastii Ming. Przeważnie takie teksty padają. A powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest dynastia? Tak, dynastia to jest szereg władców z jednego rodu. A wiesz, co to jest ród? Ród to jest rodzina. Tak więc takie słynne wazy z dynastii Ming funkcjonowały i teraz też można je jeszcze kupić i są bardzo, bardzo drogie. Były one dodatkowo bardzo bogato zdobione. Sama porcelana to biała, lekko prześwitująca masa. Składa się z glinki kaolinowej, kwarcu i skalenia.
Taką mieszankę wypala się dwukrotnie. Najpierw w temperaturze nie wyższej niż 1000 stopni Celsjusza. Przed drugim wypalaniem pokrywa się je specjalną substancją. Czy pamiętasz, co to jest? Złoto. O nie, czym się pokrywa filiżanka? Szkliwo, pomyliło mi się ze złotem. Zdarza się, ponieważ później bardzo często się ozdabia złotem również filiżanki, tak, ale lepiej go nie wąchać. A dlaczego lepiej nie złoto, jak ja bym chciała mieć taką sztabkę złota? Dlaczego lepiej nie wąchać? Bo to jest kompletnie śmierdzące. No ja miałam okazję rzeczywiście powąchać i w życiu bym się nie spodziewała, że złoto tak fatalnie pachnie. Drugie wypalanie odbywa się w temperaturze wyższej niż 1000 stopni Celsjusza, dochodzącej nawet do 1500 stopni. A powiedz mi, jak byliśmy w tym Muzeum Porcelany, żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie, to czy widziałeś taki piec, w którym była kiedyś wypalana porcelana? Tak. I co możesz o tym piecu powiedzieć? On jest duży czy mały? Bardzo duży. Kilka ludzi by się tam zmieściło. Kilkoro ludzi nawet się zmieści. A powiedz mi, ta porcelana, która była wkładana do tego pieca, to ona była tak wrzucana na stertę, czy w jakiś specjalny sposób była przygotowywana do tego, żeby ją wypalać, włożyć do tego pieca? Tak, była wkładana do takich specjalnych pudełek, żeby się nie posklejała, żeby nie było z tego, pam, jednej wielkiej ruiny. Gdyby nie było w tych pudełkach, to po prostu się klei, prawda, do siebie. Zapraszamy Państwa do posłuchania utworu naszego ulubionego zespołu Plum, Don't Smoke. Minister zdrowia ostrzega, palenie zabija człowieka. Minister zdrowia.
zdrowia ostrzega. Palenie zabija człowieka. Minister zdrowia ostrzega. Palenie zabija człowieka. Witamy Państwa z powrotem. Ja też. Ty też, super. Proces produkcji porcelany odbywa się dzisiaj w prawie niezmieniony sposób. W zależności od przewagi któregoś z materiałów wyróżnia się porcelanę twardą i miękką. Z Chin porcelana trafiła do Japonii, gdzie korzystano z niej w celu picia tradycyjnego napoju. Wiesz, jaki jest tradycyjny napój w Japonii? Oczywiście, że to herbata. Każdy to prawie wie. Ja się cieszę, że ty wiesz. Może nie każdy, ale większość ludzi powinna wiedzieć. Do Europy wieść o wyrobie zwanym porcelaną trafiła dzięki osobie wielkiego podróżnika i był nim... Marco Polo. Był nim Marco Polo. Chińczycy strzegli szczegółów produkcji tej pięknej masy, ale Europejczykom, choć dopiero w XVIII wieku, czyli 11 wieków po Chińczykach, udało się w końcu wpaść na proces produkcyjny porcelany. Dokonał tego alchemik Jan Fryderyk Berger. W 1710 roku powstała fabryka porcelany w Miśni. A czy wiesz, kochanie, na terenie jakiego kraju znajdowało się to miasto? Niemiec. Na terenie Niemiec. I tutaj zaczyna się łączyć historia porcelany z naszym krajem, z Polską. Dlatego, że w tym czasie królowali w Polsce królowie z dynastii Sasów. I oni właśnie sprowadzili porcelanę do Polski. August III Sas w roku 1750 pozwolił garncarzom z Śmielowa sprzedawać produkty z Miśni w całym kraju. Marka śmielowskiej porcelany zaczęła zyskiwać na znaczeniu. W roku 1804 lub 1809, niestety tutaj nie mamy stuprocentowej pewności, jeżeli chodzi o datę, hrabia Jacek Małachowski otworzył w Śmielowie nowoczesną fabrykę porcelany i fajansu. I tyle z historii. Więcej dowiecie się, jeżeli odwiedzicie żywe Muzeum Porcelany, do czego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Są cudowni przewodnicy i fantastyczną rzeczą jest to, że wszystkiego można tam dotknąć. A co nam najbardziej się spodobało w żywym Muzeum Porcelany w Śmielowie? Patrząc na to z mojej perspektywy, przede wszystkim to, że Leoś mógł wszystkiego dotknąć. Pierwszy raz widziałam błysk w jego oczach podczas oglądania rzeźb czy obrazów, bo musimy zaznaczyć, że żywe Muzeum Porcelany w Śmielowie to nie tylko sama porcelana, fabryka, jak również wystawa przepięknej, zjawiskowej porcelany, ale również galeria sztuki, w której są przepiękne obrazy malowane na porcelanie, wypalane wielokrotnie. Możemy nawet zauważyć niektóre obrazy, które wyszły i takie, które chwilę wcześniej miały wyjść, ale w ostatniej chwili pękły w trakcie wypalania. Są to oczywiście bardzo drogie rzeczy, ale nie ma się co temu dziwić, ponieważ proces twórczy jest bardzo drogi, bardzo skomplikowany i jednocześnie bardzo kruchy. W jednej chwili może twórca stracić wszystko. Wspaniałymi rzeźbami i obrazami jest wypełniona jedna z sal i akurat ten konkretny artysta przypadł do gustu bardzo mojemu synkowi. Jest to pan Lubomir Tomaszewski. Jest to już starszy pan, który w tej chwili na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. W latach 60. był związany z fabryką porcelany w Śmielowie. Wtedy projektował dla tej fabryki. Już wtedy powstały przepiękne serwisy na podstawie jego projektów, takie, które są sprzedawane nawet do dzisiaj i mają bardzo nowoczesny i ciekawy kształt. Prace tego artysty, które znajdują się na terenie żywego Muzeum Porcelany, są niezwykle cenne i cały zbiór jest szacowany na ponad 4 miliony złotych. Jest to artysta, który jest doceniony i zauważony przede wszystkim za oceanem. W Polsce niestety zdecydowanie mniej. Na przykład Łowcy na koniu. Tak. Jaka ci się najbardziej podobała praca tego pana? Łowca na koniu przecież. Powiedz mi, jak patrzyłeś na te prace, to co najczęściej było modelem, co najczęściej przedstawiają rzeźby pana Lubomira Tomaszewskiego? A ja widziałam, żebyś ty to powiedziała. Może mi sprawisz tą przyjemność? Ale mogę powiedzieć tylko jedno? Proszę, to ty jedno, a ja drugie. Dobra. Koń w ruchu i... Koń w ruchu i kobieta w ruchu.
I właśnie rzeźba i jeźdźcy przedstawia pana na koniu. Łowcy. Mhm. I przedstawia konia w ruchu. Rzeźby są fantastyczne. Pan Tomaszewski udaje się na przykład do lasu, znajduje kawałek pnia, czy jakieś inne ciekawe materiały, w których tylko on dostrzega piękno i to, że można coś z tych materiałów zrobić. No i później tworzy takie właśnie dzieła. Jedna z rzeźb, przy której nawet masz zdjęcie, które można obejrzeć na naszym blogu www.lifebyleon.pl, jest warta 250 tysięcy złotych. Także jest to artysta zdecydowanie dużego formatu. Zapraszamy na kolejną piosenkę. Drogi nieznajomy. Ponownie. W żywym Muzeum Porcelany jest jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do obejrzenia. I powiedz mi, kochani, czy jest coś, co ci się bardzo podobało? Małpy, które przedstawiały na obrazach różne państwa i przy ławkach. Tak, są piękne i był małpki. Napis jeszcze w domu małpy. Każdy musi mieć, trochę inaczej. Tak, ale o to chodzi, że każdy musi mieć małpkę w domu. I jest przepiękna kolekcja obrazów stworzonych przez właściciela fabryki As w Ćmielowie, przedstawiająca właśnie każda z małpek, przedstawia jakiś charakterystyczny gest bądź charakterystyczną rzecz dla konkretnego państwa. A ciekawa jestem, czy państwo wiecie, w jaki sposób została Polska przedstawiona? Czy ty będziesz pamiętał, jaki gest przedstawia małpka na obrazie dokumentującym Polskę? Nie.
jesteś za mały, żeby takie rzeczy pamiętać, przedstawia gest Kozakiewicza. Znany gest Kozakiewicza, dokładnie. Co nam się jeszcze podobało? Kochanie, co ci się tam jeszcze podobało? A wiesz, co mnie się bardzo podobało? Mnie się bardzo podobało... Ja wiem co. Co? Duża figurka. Figurka baletnicy. I podobała mi się jeszcze to, że robiłeś ty figurkę. Pamiętasz, jaką figurkę zrobiłeś? Kota. Figurkę kota, dokładnie. A od czego się ta przygoda z robieniem figurki rozpoczęła? Co najpierw robiłeś? Składałem takie pudełko, takie jakby. Formę. Formę. Ale zanim złożyłeś tą formę, to jeszcze mogłeś sobie dotknąć trzech składników, z których robi się porcelana, prawda? Później właśnie składałeś formę i co później robiłeś? Potem wlewałem jakąś specjalną masę. Porcelanę. I to zamykałem. Zamykałeś i to musiało przeschnąć, dokładnie, a później jak już wyschło... I to nawet jeden dzień. A jak wyschło, to co robiłeś? No jak ta forma wyschła już, to co trzeba było zrobić? Trzeba było ją wypalić. Nie, najpierw trzeba było co? Otworzyć formę i wyjąć ze środka... Figurkę. I co robiłeś z tą figurką, jak ją wyjąłeś ze środka? Przypomnij sobie. Ona była gładka, czy nie? Gładka jakaś tam. A nie miała żadnych takich miejsc, które trzeba było wyczyścić? Miała. A czym czyściłeś tą figurkę? Co to było? No, zastanów się. Papierem jakim? Papierem ścierny, zgadza się. Wypolerowałeś ją. I co potem się stało, jak mocno ścisnąłeś? To jest takie kruche, że pękało. Wszystko ci pękło w rączkach, dokładnie. Później następną przygodą było przyglądanie się, jak pani artystka ręcznie maluje porcelanę, prawda? Tak. Robiła to przepięknie. Tak. A co dla ciebie zrobiła? Takiego rycerza. I co na tym rycerzu napisała? Moje imię, nazwisko i klasę, do której chodzę. Zgadza się, dokładnie tak. Dalej przeszliśmy na wspaniałe stanowisko, gdzie już dotykałeś różnych filiżanek, ale były one przed drugim wypaleniem. I zanim poszły do pieca, to co robiłeś? Szkliwiłem. Dokładnie, a powiedz mi, to szkliwo, do którego wkładałeś filiżankę, to jest... Żel, to jest ciecz, czy to jest coś stałego? To jest płyn taki. Czyli ciecz, tak. A w jakim jest kolorze? Czy jest białe, czy w jakimś innym kolorze? Chyba jakaś różowa, czy co? Fioletowa była. A, fioletowa. Fioletowa. A powiedz mi, to jest trochę dziwne, bo jak później wyciągasz filiżankę z pieca, to ona jest biała, prawda? No dziwne. A pamiętasz, dlaczego, bo pani tłumaczyła, dlaczego to szkliwo jest zabarwione? O, ja zapomniałam. No to ja powiem, szkliwo jest barwione po to, żeby sprawdzić, jak zanurzyłeś filiżankę i ją później wyciągnąłeś, to było widać, gdzie to szkliwo jest na filiżance. Bo tam, gdzie go nie było, to ona była biała, prawda? Musiałeś wziąć z drugiej strony, zamoczyć z drugiej strony, a potem na sam koniec, tam, gdzie dotykałeś paluszkami, czym wyrównywałeś to szkliwo? Oj, czym ja to robiłam? No, czym robiłaś? A czym malujesz farbami? Palcami. Pędzlem. No właśnie, czyli wyrównywałeś? Pędzlem. Pędzlem, dokładnie. Ale dowiedzieliśmy się jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy, której ja też nie wiedziałam, której nas tam nauczono. Jak rozpoznać, czy kubek bądź filiżanka jest z porcelany, czy z fajansu? Możesz powiedzieć, w jaki to sposób? To akurat ja robiłem, bo fajans nie przepuszcza światła, a porcelana przepuszcza. Tak, no ale to nie przepuszcza światła. No to światło takie, które mamy na co dzień na dworze, to też jest światło słoneczne. W jaki sposób sprawdzałeś? Opisz to dokładnie. Co robiłeś po kolei? Po prostu były filiżanki i musiałem każdą podkładać pod światło. Pod jakie światło? Gdzie to, skąd to światło było? Ze słońca czy z czegoś? Nie, z czegoś. No z czego? Z lampy. No, z lampy. A w lampce jest żarówka. No tak. Czyli z żarówki. No i dokładałeś dokładnie do żarówki filiżankę i kubek. I co wtedy się działo? Jak był kubek z fajansu, to co się działo? To nie przepuszczał światła. A kiedy był z porcelany? To nie przepuszczał, oczywiście. Przepuszczał pięknie, błyszczał tak jak, świecił jak żarówka, prawda? Mhm. Kolejna piosenka. O. Zawsze bądź sobą. So
przestaną się już śmiać. Czy wystarczy dziś być sobą, czy udawać mam, że jestem inną osobą, że w to z nimi gram? Czy malować sobie oczy, być jak superstar, a może ich zaskoczę? Bycie sobą to też dar! Spojrzyj w lustro, zobacz piękno w sobie. Jesteś wielki we własnej osobie. Już nie musisz udawać nikogo, bo najlepszy jesteś w byciu sobą. By zapamiętano mnie, jak się mam zachować, by wszyscy lubili mnie? Czy udawać mam siłacza, który nie zna łez? Nie twarz karcianego gracza, nigdy nie bać się. Czy zakładać cudze maski, być jak superstar? Dziś nie dbam o klaski. Bycie sobą to też dar. Spojrzyj w lustro, zobacz piękno w sobie. Jesteś wielki we własnej osobie. Już nie musisz udawać nikogo, bo najlepszy jesteś w byciu sobą. Porcelany w Ćmielowie mieliśmy do czynienia jeszcze z fantastyczną rzeczą, której ja nie znałam, a która mnie absolutnie oczarowała. To jest różowa porcelana. Ale ta różowa porcelana nie jest różowa dlatego, że jest pomalowana farbą, tylko ona jest calusieńka różowa. I recepturę na robienie tej różowej porcelany w 1936 roku wynalazł pan Bronisław Kryński. I ta receptura zaginęła. Fabryka porcelany w Ćmielowie tą recepturę od niedawna ma, dysponuje nią, została odtworzona i produkują przepiękne serwisy, filiżanki, no po prostu zakochałam się w nich. Są pięknie zdobione. Czym są zdobione, Leosiu? Czym są malowane? Złotem. Złotem, ten róż ze Ale złotem. Ale jak mówiliśmy, lepiej tego nie wąchajcie. Tak, złota lepiej nie wąchać, potwierdzam. Pachnie paskudnie. Taką sztabkę bardzo chętnie bym miała, ale związki złota pachną paskudnie. Miałaś okazję nawet trzymać bezcenną filiżankę, która została zrobiona dla pani prezydentowej Anny Komorowskiej, której nie można kupić, ale można kupić podobne filiżanki. Dowiedziałam się również tego, że właśnie ta fabryka wygrała konkurs i w momencie, kiedy nasz kraj jest odwiedzany przez dyplomatów, polityków z zagranicy, każdy z nich dostaje przepiękny serwis konsularny właśnie z tej fabryki. Teraz zapraszam jeszcze na jedną piosenkę, a po piosence kolejna część Magicznego Drzewa pod tytułem Czerwone Krzesło.
niczym Elvis. Niczym Elvis. Jest niczym Elvis. Lubi pływać niesłychanie. Niesłychanie, niesłychanie. W stawie morzu, oceanie. Oceanie, oceanie. Lubi skakać też do wody, lecz zapomniał chyba o tym, że gdy skaczesz gdzieś na dziko, może się to skończyć przykro. Była już noc. Burza jeszcze się wzmogła. Ściana deszczu przesłaniała dom na ulicy Weneckiej, a niebo przecinały błyskawice. Woda w rzece wezbrała i groźnie huczała pod mostem. Przepraszam bardzo, mamy jakiegoś słuchacza. Halo? O, chyba jednak nie. Więc wracamy do czytania. Filip, Tosia i Kuki siedzieli w ciemnym pokoju, skuleni obok siebie na łóżku. Kuki tulił się do siostry. Nie mogli zrozumieć, co się dzieje. Tato i mama zachowywali się, jakby zmienili się w innych ludzi. Nie chcieli wcale z nimi rozmawiać. Kiedy Kuki powiedział, że nie pojedzie do ciotki, ojciec kazał mu się wynosić z pokoju, a mama krzyczała, że ma go dość, jego i wszystkich dzieci. Ta sama mama, która zawsze się uśmiechała i nazywała go ukochanym króliczkiem. Wtedy dzieci schroniły się w swoim pokoju. Nie wiedziały, co zrobić. Ich rodzice nigdy tacy nie byli. Jeśli się kłócili, to najwyżej kilka chwil, potem znów wszystko było dobrze. To byli najfajniejsi rodzice świata, a teraz wszystko się zmieniło. Tylko czemu? Filip wstał z łóżka. Sprawdzę, co robią. Ruszył do przedpokoju. Kuki i Tosia poszli za nim. Szli cicho na palcach, jakby bali się zbudzić straszną bestię. Filip ostrożnie zajrzał do salonu. Rodzeństwo kryło się za nim. Co robią? Pakują się. Oni nigdzie nie wyjadą. Nie wierzę, szepnęła Tosia. Nie zostawią nas. Tato usłyszał ich. Spojrzał niechętnie na dzieci. Filip zdecydowanie ruszył w jego stronę. Tato! Nie mam teraz czasu. Widzisz, że się pakujemy. Tato, przysięgałeś, że nigdzie nie wyjedziesz. Przestań histeryzować. Zarobimy porządne pieniądze i świat zwiedzimy za darmo. Nie odbierzecie nam takiej szansy. Zejdź mi z drogi. Tato ze złością odsunął syna i wybiegł z pokoju. Mama wyjmowała sukienki z szafy i w pośpiechu układała je w walizce. Spojrzała na dzieci, a zaraz odwróciła głowę. Tosia powiedziała błagalnie. Mamo, ty nie możesz nas zostawić. Mama ze złością zatrzasnęła szafę i zawołała. U cioci będzie wam dobrze. Nieprawda, nie będzie nam dobrze. Kuki chwycił mamę za rękę. Mówiłaś, że nie wytrzymasz bez nas nawet przez jeden dzień. To czemu teraz chcesz wyjechać? Czy my zrobiliśmy coś złego? Mama spojrzała niepewnie na chłopca. Przez chwilę dzieciom wydawało się, że znów jest ich dawną, dobrą mamą. Ale trwało to bardzo krótko. Mama odsunęła się od nich i powiedziała ze złością. Spakujcie swoje rzeczy, jutro ciocia was zabierze. Słyszycie, co do was mówię? Queen Victoria była jednym z największych statków pasażerskich świata. Wyrastała z wody jak olbrzymi biały zamek. Miała kilkanaście pięter, na których były baseny, restauracje, sklepy i kina. W burtach były okna tysiąca kajut, a statek wieńczył potężny maszt, na którym łopotała flaga ze złotą koroną. W gdańskim porcie tłoczyło się mnóstwo gapiów. Każdy chciał zobaczyć ten niezwykły statek i szczęściarzy, którzy popłyną w cudowną podróż do ciepłych krain. Na pokład prowadził ozdobny pomost. Stał na nim oficer w złotej czapce, który sprawdzał karty wstępu i witał każdego pasażera. Mama i tato nieśli wielkie walizy. Szczęśliwi i roześmiani patrzyli z zachwytem na statek, nie zwracając uwagi na zrozpaczone dzieci, które szły za nimi.
Tosia i Kuki mieli podgrążone oczy, bo ostatniej nocy więcej płakali niż spali, tylko Filip starał się trzymać i dodawać otuchy rodzeństwu. Za nim szła ciotka Marela. Rodzice pokazywali złote karty wstępu. Oficer ukłonił się i wskazał im drogę na pokład. Mama i tato weszli na statek, nawet nie spojrzawszy na dzieci. Oficer zatrzymał rodzeństwo. Przepraszam, czy oni z państwem płyną? Ojciec odpowiedział obojętnie. Nie, oni zostają. Wtedy Kuki rzucił się naprzód, przemknął pod ramieniem oficera i popędził za rodzicami na pokład. Filip i Tosia pobiegli za nim, dogonili rodziców. Mamo! Rodzice obrócili się niechętnie. Tosia zapytała, przełykając łzy. Nie pożegnacie się z nami? Bądźcie posłuszni, powiedział tato. Nie róbcie kłopotów, dodała mama. I odeszli. Do dzieci podbiegła ciotka. Chodźcie już, najlepsze są krótkie pożegnania. Pomachajcie ostatni raz i jedziemy. Chwyciła Kukiego za rękę i podciągnęła do wyjścia. Reszta rodzeństwa poszła za nią ze zwieszonymi głowami. Queen Victoria płynęła już daleko od brzegu i jeszcze chwila i nie będzie jej widać. Dzieci klęczały na tylnym siedzeniu Mercedesa i patrzyły na statek. Zaczął padać deszcz, ściekając strugami po szybie i Kuki nie wiedział, czy to deszcz zamazuje oczy, czy jego łzy. Ciotka bez słowa uruchomiła silnik i samochód ruszył. Deszcz wciąż padał, piszczały wycieraczki, a ciotka nie włączyła radia. Jechali w kompletnym milczeniu. Był już zmrok, kiedy przyjechali do domu ciotki. Rodzeństwo nigdy tu nie było. Był to wielki dom, bardzo nowoczesny, ale dziwnie niemiły. Wszystko wydawało się w nim smutne i za duże. Dom otaczał wysoki płot, na którym były zamontowane kamery. W ogrodzie drzewa przycięto w równe, kanciaste kształty. Nie było kwiatów. Kiedy samochód podjechał, wielka starowa brama zaczęła się odsuwać. Auto wtoczyło się na kamienny podjazd, a brama zamknęła się zaraz z hukiem. Drzwi domu otworzyły się same, kiedy ciotka dotknęła klamki i rodzeństwo weszło za nią do wnętrza. Ciotka klasnęła i natychmiast zapaliło się światło. Były to niebieskie lampy, które oświetlały przestrzeń wielkiego holu. Podłoga była wyłożona zimnym, czarnym kamieniem, a ściany były ze szkła i metalu. Wszystko było tylko w dwóch kolorach – bieli i czerni. Dzieci patrzyły na to oszołomione. Jeżeli mamy żyć w zgodzie, to musicie przestrzegać regulaminu, powiedziała ciotka. Odezwała się do nich pierwszy raz, od kiedy pożegnali rodziców. Po pierwsze porządek. Każda rzecz ma tu swoje miejsce i chcę, żeby właśnie tam się znajdowała. Po drugie oszczędność. Jeśli chcecie coś dostać, to musicie podać trzy powody, dlaczego ta rzecz jest wam potrzebna. Inaczej jej nie dostaniecie. Po trzecie cisza. Chcę, żeby w domu, moim domu, nie było krzyków ani hałasu. W czasie tej przemowy ciotka prowadziła dzieci przez wielki hol. Na końcu były szerokie schody. Stała tu kobieta, która czyściła poręcz czarną szmatką. Kiedy się obróciła, zobaczyli, że jest bardzo młoda, miała najwyżej 20 lat i rude włosy. To jest Marcelina, powiedziała ciotka. Gotuje tu i utrzymuje porządek. Powiedzcie jej dzień dobry. Dzieci mruknęły. Dzień dobry. Ruda w odpowiedzi wykonała jakiś skomplikowany ruch rękoma. Ona nie umie mówić? Spytała zdziwiona Tosia. Dzięki Bogu nie, mruknęła ciotka. W moim domu zatrudniam wyłącznie głuchoniemych. Przynajmniej mam pewność, że nie będą podsłuchiwać ani robić hałasu. Obróciła się do oszołomionych tym wszystkim dzieci. Wasz pokój jest na piętrze, na końcu korytarza. Zanieście rzeczy, a potem zejdźcie na kolację. Nie jesteśmy głodni, powiedział ze złością Filip. Jak chcecie. Pokój dzieci był wielki, jak wszystko w tym domu. Ściany niknęły w mroku. Stały tu trzy łóżka, metalowa szafa, a na podłodze leżał gruby, czarny dywan. Kiedy po nim szli, nogi zapadały im się w miękką powierzchnię i Tosi się zdawało, że idą w gęstym kurzu. Ale tu nie było kurzu. Wszystko było idealnie czyste i w jednym z dwóch kolorów – czarnym albo białym. Tylko lampy były niebieskie, sącząc ponure światło, jak w strasznych horrorach. Plecaki leżały nierozpakowane. Rodzeństwo zdawało się, że jeśli włożą rzeczy do szafy, to zostaną tu już na zawsze. Tosia wyciągnęła kalendarz i przekreśliła dzisiejszą datę. Filip, jeszcze 364 dni, powiedziała zrozpaczona. My tu zwariujemy. Uciekniemy stąd. Dokąd? Do rodziców. Zgłupiałeś? Przecież oni płyną na statku.
co tydzień przypływają do jakiegoś portu. I co z tego? Zawołała Tośka. To rodzice oddali nas do tej wrednej ciotki. Oni nas już nie chcą, rozumiesz? Wtedy wstał Kuki i powiedział. To nie byli nasi prawdziwi rodzice. Tosia spojrzała na brata zdumiona, a chłopiec zdecydowanie powtórzył. To nie byli prawdziwi rodzice. Nasi prawdziwi rodzice nigdy by nas nie zostawili. Tak? To dlaczego nas oddali do ciotki? Bo zmienił ich czar. Tośka chciała powiedzieć, żeby przestał bredzić, a Filip ją uprzedził. Kuki ma rację. Odbiło wam? Nie. Musimy to omówić, ale nie tutaj. Tu mogą być jakieś kamery albo podsłuch. Wychodzimy oknem. Szybko! Wyskoczyli na dach garażu i stamtąd do ogrodu. Zrobili naradę w jego najdalszej części za kolczastymi krzakami ostrokrzewu. Zaczął Filip. Posłuchajcie, ja długo myślałem, czemu to się stało i też jestem pewien, że to magia. Obaj zwariowaliście. Rodzice po prostu chcieli wyjechać i zarobić pieniądze. I to jest cała magia. Nieprawda, zawołał Kuki. Jestem pewien, że to czar. On zmusza rodziców, żeby robili złe rzeczy. Nie ma żadnych czarów, zawołała Tośka. Takich jak w filmach nie ma, powiedział Filip. Tych wszystkich różdżek, latających mioteł i innych takich. To musi być jakaś nieznana wielka siła. A czemu ta siła przyczepiła się akurat do nas? Nie wiem. Mogliśmy niechcący wypowiedzieć zaklęcie albo dotknąć jakiegoś przedmiotu. Musimy odkryć, co to jest, bo inaczej rodzice nigdy do nas nie wrócą i zostaniemy tu na zawsze. Kuki zerwał się z trawy. A może to ciotka jest czarownicą? Porwała nas, a teraz udusi i pożre. Przeginacie, mruknęła Tośka. Ciotka jest wredna, ale nie jest dzieciojadem. Skąd wiesz? W tej chwili rozległ się szelest, ciche kroki. Zza krzyku wyszła głuchoniema Marcelina. Trzymała w ręku nóż i jabłko. Spojrzała na dzieci i zaczęła machać rękami. Kuki spojrzał niespokojnie na nóż i schował się za Filipa. Czego ona chce? Chyba mamy iść do domu. Wstali i ruszyli do budynku. Ruda szła za nimi, przyglądając się im uważnie. Nóż błyszczał w księżycowym świetle. Na trasie stała ciotka. Ledwo ją rozpoznali, bo twarz miała wysmarowana jakąś niebieską maścią. – Na pewno nie jesteście głodni? – spytała. – Nie, to idźcie już spać. Kiedy weszli do pokoju, Kuki szepnął. – Widzieliście, co ciotka miała na twarzy? – To była kremowa maseczka – powiedziała Tośka. – Kobiety się tym smarują, żeby nie mieć zmarszczek. – No właśnie, robi krem z dzieci, żeby wyglądać młodo. – Jestem pewny. Spojrzeli na siebie i na wszelki wypadek zabarykadowali drzwi stołem. Na kolejną część magicznego drzewa pod tytułem Czerwone Krzesło zapraszam za tydzień, a na koniec piosenka. Żegnam się i zapraszam do słuchania nas za tydzień. Szedł raz ulicą gość, niepozorny, zwyczajny ktoś. Nie panując nad kończynami swymi, wymachiwał nimi. Kopnął lampę, ławkę, złamał drzewo, szczerząc zęby w uśmiechu do tego. Hej człowieku, trzymaj się za rozumnego, nie rób więcej tego. Powiedz mi, powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego. Powiedz mi, powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego. Idzie znów ekipa siłaczy, trzeba mieć się na baczności raczej, bo gdy zgubią gdzie swój zdrowy rozsądek, zrobią nieporządek. Kopnął w lampę, łapkę, złamił drzewo, chociaż dziś to nic modnego. Hej człowieku, trzymasz się za rozum.